Hej, mamy aferę. Ostatnimi czasy coraz szerzej porusza się temat warunków pracy i płac angielskich aktorów dubbingowych. Najpierw dopływały do nas wiadomości, że aktorzy kinowego Jujutsu Kaisen Zero, który zarobił 166 milionów dolarów, dostawali płacę rzędu 150 dolarów, w porywach do 600. Później Kyle McCarley, główny aktor w Mob Psycho 100, nie zagrał w trzecim sezonie, ponieważ Crunchyroll nie zgodziło się zatrudnić go z ramienia Związku Aktorów Głosowych, do którego należy, a który chroni interesy artystów. A teraz, przy okazji zbliżającej się premiery Bajonety 3, Helena Taylor ogłosiła, że nie zagra tytułowej pogromczyni aniołów. Nawołała też do bojkotu gry. I am asking the fans to boycott this game, spend the money that you would have spent on this game to charity. Dajcie znać, czy obecna sytuacja wpłynie na waszą decyzję, czy kupić grę.